Cześć, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Zagrajmy w Dreampol The Longest Journey, czyli kontynuację, drugą część już najdłuższej podróży, która oczywiście jest na kanale Michu Gra, do której oczywiście serdecznie zapraszam. No i co? No wiemy, co się dzieje, tak? Jesteśmy w mrocznym mieście, słuchajcie, jesteśmy w mrocznym mieście, jesteśmy April Ryan, no i co? No i idziemy tutaj na spotkanie do białej z rasy drak. Zobaczymy, czy coś ciekawego. Przedstawiciel mrocznego ludu. Wydaje mi się, że oni nie uważają siebie za odrębne istoty. Co oznacza, że ten przedstawiciel jest całym mrocznym ludem. Albo... Nie, ta cała świadomość zbiorowa jest dla mnie zbyt skomplikowana. Jedno ciało, jedna osoba i kropka. Tak by było najprościej. Aż trudno uwierzyć, że podróż trwała tak krótko. Normalną łodzią zajęłoby to 10 razy tyle. Nigdy się... O, coś jeszcze chciałeś powiedzieć? Nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale te ich okręty to nasiona z ich ogromnych drzew. Naprawdę niesamowite. No, nieźle, nieźle. No dobra, idziemy, tak? Coś tu jeszcze ciekawego? Idziemy, idziemy! Przedstawicielu mrocznego ludu. To też właśnie oni się nazywają, że przedstawicielami mrocznego ludu, tak? A nie osobą, nie Rysiu z mrocznego ludu. O, mamy kastynkę. Chodź ze mną. Idu, idu. Chodź ze mną. Łe, nie! Nie no, idziemy, idziemy za nim, bo się obrazi. Chodź ze mną. No idę przecież. Chodź ze mną. Będzie cały czas powtarzać, chodź ze mną. A ja to sobie jeszcze chcę pozwiedzać. Nic ciekawego nie ma. Chodź. Jakieś żywe stworzonko. Co jeszcze tu pójdziemy zobaczyć, czy jest coś ciekawego. Co nam zrobi, nie? W końcu nierzadko ktoś z rasy ludzkiej może zwiedzać tutaj miasto mrocznego ludu. Oj, chyba ślepa uliczka. No dokładnie. I nawet April tu nic nie chce powiedzieć ciekawego. No dobra, wracamy. Jest mi ciekawe, że twórcy tutaj zrobili tą ścieżkę, tak? Wydawałoby się, że w przygodówkach raczej tak bardzo dużo zbędnych rzeczy nie ma. Chyba, że to ma na celu zmylenie gracza. No ale co tu mylić, jeżeli... Przedstawiciel mrocznego ludu cały czas mówi, chodź za mną, tak? To nie jest skomplikowana funkcja. Chyba wchodzimy do domu? Proszę, zachowaj ciszę. Wypoczywamy. Wypoczywają. Siestę mają, słuchajcie. Myślałem, że do biblioteki, dlatego ten spokój. Wow. Ostro sobie mroczni ludzie? Mroczna rasa sobie tam wypoczywa u góry. Chodź ze mną. Chcę, żebym towarzyszyła mu do biblioteki. Ich domy są zupełnie pozbawione cech indywidualnych. Oni naprawdę mają wspólną świadomość. Ich domy są zupełnie mam za nim iść. Dobrze, idziemy, idziemy. No. Jeden cel im tutaj przyświeca, tak. Ciekawe, czy mają jakiegoś przywódcę. Pewno nie, bo jeżeli mają jedną jaźń. O, to wygląda na bibliotekę.
Te drzewa sięgają głęboko pod powierzchnię wody. Prawdopodobnie ich korzenie są dłuższe niż same pnie. Niewykluczone. W tych oknach nie ma szyb. Chroni nas magiczne pole siłowe. To nie chroni mocno, bo jakby tu się ta woda wlała, to... W tych oknach nie ma szyb. Chroni nas magiczne pole siłowe. No dobra. W tych oknach... Nigdy nie umiałam odróżnić jednej mrocznej osoby od drugiej. Nie wiem nawet, czy to możliwe. Pewno nie. Są tutaj dzieła w każdym języku, spisane na każdym możliwym materiale. Kamienne tabliczki, pismo supełkowe, pergaminy, kryształy, ale przede wszystkim księgi. Nie widzę tu nic, co byłoby mi znajome. Przyznam, że nie przeczytałam wielu tutejszych książek. Nadal tęsknię za romansami ze Stark. W sumie jakby takie romansidło, nie? To oni by się od razu rzucili, no bo nie mają tego. Do wielkiej biblioteki jakieś tam pierwsze lepsze romansidło by trafiło. Te książki są stare. Bardzo, bardzo stare. Ktoś tu czytał i to dużo. Ktoś tu czytał i to dużo. Ja tak sobie jeszcze tu pochodzę. No dobra. Musimy porozmawiać, no bo już jesteśmy, tak? To wygląda mi na takie siedzisko czytelnika, chociaż na przykład białej właśnie z rasy drak, czyli smoka oczywiście, białego smoka. Nigdy nie umiałam odróżnić... Oto nasza biblioteka. Jest ogromna. Jest tak starożytna jak nasz lud, tak wiekowa jak pierwsza cywilizacja. Zebraliśmy tu każde napisane słowo. Nie ma drugiej takiej kolekcji. Zebraliście tylko to, co napisali inni? My nie tworzymy. My zbieramy, archiwizujemy, przechowujemy. Pozostawiamy innym chwytanie słów między karty ksiąg. Nieczęsto zapraszamy do naszego miasta gości, lecz jeśli masz konkretny cel, jesteś tu mile widziana. Tak, chyba mam konkretny cel, tylko jeszcze nie wiem jaki. Im większy cel, tym trudniej ogarnąć go umysłem i zaakceptować. Pójdę do białej z rasy. Oznajmię jej twoje przybycie. Tymczasem możesz zwiedzić bibliotekę. Dobrze, spróbujmy to pozwiedzać. Ktoś tu czytał. I to dużo. Hehe, poznajecie go? Bo ja tak. Fuku, to naprawdę ty? Witaj, April. Miło znów cię widzieć. Wielkie dzięki za pozostawienie mnie na tej górskiej ścieżce. 8 cholernych lat temu! Ups. Ugodowo. Kruk potrafi się długo gniewać. Chociaż my tego nie pamiętamy, tak? Bo to nie była górska ścieżka tam, gdzie został. On gdzieś tam zaginął trochę w krainie strażnika, ale w sumie minęło 10 lat, czyli 2 lata gdzieś tam musieli się razem bujać. No to spróbujmy ugodowo. Co ostatnio porabiałeś? Ostatnio to znaczy zaraz, jakieś 8 cholernych lat! Wiem, przepraszam. Nie mówmy o tym, dobrze? Przynajmniej przez jakiś czas. Na przykład przez czas... 8 cholernych lat! Dobra, dobra, w porządku. Będę dobrym ptakiem i udam, że wszystko jest świetnie. Dziękuję ci, Kruku. Co więc tutaj robisz w imię równowagi? Odbywam podróż wewnętrznego poznania. Podróż wewnętrzna... Nieważne. Dobrze cię znów widzieć, Kruku. Stęskniłam się. Tak, do ciężkiej cholery. O, Kruk też się stęsknił. Ja... Przytyło ja mu się chyba trochę. Ja naprawdę się cieszę, że cię widzę. Wierz mi. A kto mówi, że ja też się cieszę z twojego widoku? Ulżyło mi po prostu, że żyjesz.
I nie myśl sobie, że nie jestem zły, albo że ci przebaczyłem. Bo to nieprawda. Wiem. A jak tam idzie z... Nie wygląda na smoka. Siostro, wyglądasz na zmęczoną. Dziękuję. Ciebie też miło widzieć. Wiesz, zmieniłaś się od naszego ostatniego spotkania. To dlatego, że mam ludzkie ciało. Jak ci się podoba? Przykuwa uwagę. Czemu nie jesteś w ludzkiej postaci? To przebranie. Jestem na wygnaniu, ktoś prześladuje rasę. Dlatego tu jestem i dlatego przybrałam tę formę. To ciasne i niewygodne ciało, ale pozwala mi ukryć moją prawdziwą postać. I wywołuje podziw niektórych ludzi. Polowanie, odpowiedź, dość pogaduszek, siostra. No, tu jest ta sytuacja taka niepewna, że biała smoczyca, czyli matka tej właśnie smoczycy, którą tu widzimy, no to nazywała nas właśnie naszym dzieckiem. Mówili, że to jest matka nasza, tak? No i tutaj znowu takie dziwne nawiązanie, siostro. No, dopytajmy, może się czegoś więcej dowiemy. Czemu nazywasz mnie siostrą? Jesteśmy połączone więzami, które oplatają czas i przestrzeń. Słowami, które tworzą i niszczą. Pokrewieństwem silniejszym niż krew. Nie wiem, co masz na myśli. Od tak dawna mnie to prześladuje. Czy jestem smoczycą? Było nas tylko czworo. A teraz został tylko jeden. Nie należysz do rasy drak, siostro. Więc co to oznacza? Nie potrafię wyjaśnić. Brak mi odpowiednich słów, a te wąskie usta nie potrafią ich wyartykułować. Mamy wspólną przeszłość, lecz łączy nas coś więcej. W tym świecie nikt nigdy nie odpowiada wprost. No, to fakt. Spytajmy o to polowanie. Kto poluje na tą jedynego smoka, tak? Jesteście prześladowani? Przez kogo? Nie wiem. Przez cienie i duchy. Inni chyba odeszli. Bardzo się martwię. Wszyscy? Wiem, że dwa smoki ze Stark odeszły. Ale co z tym starym, niebieskim? Umilkł. Wszyscy umilkli. Już ich nie wyczuwam. Odeszli, a ja zostałam sama. Czy to Azadi? Kim są Azadi? Ach tak, ludzie, przeciwko którym zwróciłaś się, by uciec od przeszłości. Nie... Ten wróg nie jest śmiertelnikiem. Nie wiesz, kim jest wróg, który was prześladuje? Czuję spojrzenie jego mrocznych oczu. Czuję, jak wyciąga pazury. Dziwne. Chce mnie pożreć. Ale dlaczego? Czemu ktoś chciałby zniszczyć rasę drak? Żeby nic już nie mogło go powstrzymać. Żeby mógł siać spustoszenie wśród śmiertelników. Żeby mógł pożerać bez przeszkód. Nie martw się o mnie. Jestem tu bezpieczna. To nie może mnie tu dosięgnąć. Przybyłam tu w poszukiwaniu odpowiedzi. Muszę rozmawiać ze strażnikiem. Masz do niego pytania? Tak, o moją przyszłość. Przynajmniej tak sądzę. Chcesz wiedzieć, czy jesteś wolna od zobowiązań? Czyż nie tego pragną wszystkie istoty ludzkie? Wolności. A teraz już wiem dlaczego. To ciało jest takie ograniczone, małe, kruche. Choć delikatne i piękne. Stanowi więzienie dla duszy. Skąd wiedziałaś, o co chcę zapytać strażnika? Twoje zmartwienia cię przytłaczają, siostro. Twoje serce ciąży, a w umyśle szaleje burza. Wyczuwam to ja i każdy, kto znajdzie się w pobliżu. Nie potrafisz dokonać skoku. Ja tak. Straciłam tę umiejętność. Tej zdolności nie można stracić. Może po prostu zapomniałaś, jak to się robi. Tak czy siak nie potrafię. A nawet gdybym potrafiła, nie otworzę przecież bramy do krainy strażnika. Tak? A czemuż to? Bo to poza zasięgiem moich możliwości. Potrafiłam skakać między Stark i Arkadią, ale dostanie się do tamtego miejsca było znacznie trudniejsze. Wszystko się zmieniło. Wszystko wciąż się zmienia. Ale masz rację. Sama sobie z tym nie poradzisz. On musi ci pomóc. Co? Kruk! Ja? A co on może zrobić? Dzięki, April. Zobacz, tu jestem! Może odrobina szacunku? Egzystencja każdej istoty ma swój cel. Oto jego cel. Albo przynajmniej jego część. To ważny ptak.
Pomogę ci otworzyć bramę, siostro, ale bez niego to niemożliwe. On musi ci towarzyszyć. Nie zgadzam się na nic, dopóki ktoś mi nie powie, co niby miałbym robić. Musisz tylko tu być, zabawny ptaku. Wszystko będzie dobrze. Zamknij oczy, April. Co? Zamknij oczy. Nie sprzeczaj się ze mną. Łatwo tracę cierpliwość. Ostro. Dobra, zamknęłam oczy. Co teraz? Nic. Otworzyłaś tunel pomiędzy światami. Widzisz, jakie to łatwe? Co? Jak do cholery udało ci się to zrobić? Nie zrobiłam wiele. Jak mówiłam, nie da się stracić talentu, ale można o nim zapomnieć. Pomogłam ci go odnaleźć. Więc znów mogę skakać? Nie. Sama nie dasz rady. Nie wiem dlaczego. Widać, tak już musi być. Portal pozostanie otwarty, ale nie wrócisz tutaj. Zamiast tego znajdziesz się w Markurii. Niezależnie od tego, jakich odpowiedzi udzieli ci strażnik i co skrywa twoja przyszłość, tam właśnie jest twoje miejsce. To pewnie prawda. No cóż, dziękuję za pomoc. Uważaj na siebie, dobrze? Zostań tutaj w przebraniu. Do twarzy ci w nim. To najbezpieczniejsze miejsce. I zgromadzono tu tyle wiedzy, tyle mądrości. Nie sądziłam, że słowa zapisywane przez śmiertelników mogą być tak fascynujące. Powodzenia, siostro. Żyj dobrze. Zasłużyłaś na to. Zapracowałaś na to. Chodź, Kruku. Nie ufam portalu. Oj tam. Nie zawsze czekają kłopoty. Idź, maleńki, zabawny ptaku. Ona potrzebuje cię teraz bardziej niż kiedykolwiek. Dobra, już dobra. Twoje szczęście, że mam słabość do takich ślicznotek. Nadchodzę! Kruk boy! No dobra, znowu przechodzimy przez portal. April pewno 10 lat nie przechodziła, chociaż nie idziemy do Stark, tylko idziemy do miejsca pomiędzy światami. O, Zoe! W porządku. Pospałam, poczytałam. Jeszcze trochę pospałam. Spania nigdy nie mam dość. Nic dziwnego. Objechałaś świat, wiele przeszłaś. Cud, że jeszcze się do czegokolwiek nadajesz. Wiem. Samą mnie zaskakuje moja wytrwałość. No, co nowego? Sporo. Robak zaczął nadawać. Strumyk informacji jest cieniutki, ale na początek wystarczy. I? Wieści nie są dobre. Nie wiem jeszcze, co się dzieje, ale sieć snów zdaje się rozszerzać w niesamowitym tempie, przejmując ogólną sieć. A wirus, no jeśli to faktycznie wirus, z każdą chwilą coraz lepiej panuje nad matrycą snów. Jeszcze tydzień, a Wati może utracić nad nią kontrolę. Nie mogą jej po prostu wyłączyć? Może. Ale teraz tego nie zrobią. Musieliby wyłączyć cały projekt. Jeśli natomiast będą czekać, czasu jest coraz mniej. Czego się jeszcze dowiedziałeś? Zacząłem przeszukiwać dane, jakie wchodziły do matrycy snów z okresu wystąpienia pierwszych zakłóceń. Przy odrobinie szczęścia zdobędę jakieś współrzędne. Współrzędne? Miejsca, z którego nastąpiło włamanie. Namiary na osobę, która za nie odpowiada. Jeśli poznam te dane, może uda się nam powstrzymać atak w zarodku. Ale ściągnięcie wszystkich danych potrwa jeszcze kilka dni. Przez ten czas musimy czekać. Nie możemy siedzieć bezczynnie. Musimy coś zrobić. Co na przykład? Muszę tam znowu wejść. Wejść? Nie. Nie, nie, nie. Nie ma mowy. A jednak. Masz konsolę snów, prawda? I ten narkotyk... Morfeusza. Ale to niebezpieczne. Pitz może cię znaleźć. Nie znajdzie. Sam powiedział, że nie miał do mnie dostępu. To dlatego był taki zły. Moje sny były przed nim zamknięte. Jeśli tam znowu wejdę, to może zdołam porozmawiać z dziewczyną, której Pitz tak się boi. Może ona pomoże mi wrócić. Wrócić tam. Do Arkadii? Wiem, że mi nie wierzysz. Sama sobie nie zawsze wierzę, ale... Nie chodzi o to, że ci nie wierzę. Po prostu wiem, jak potężnym narzędziem jest konsola snów. Dzięki niej wszystko może się wydawać prawdziwe. To nie był sen. Nie wiem co, ale byłam tam. Gdzieś indziej, w innym świecie. I muszę tam wrócić. To zbyt niebezpieczne. Gdy pierwszy raz mnie podłączono, Charlie zarzekał się, że nawet na chwilę nie opuściłam jego klubu. Będę tu cały czas. Możesz mnie w każdej chwili odłączyć.
Może to był tylko sen. W takim wypadku niczym nie ryzykuję. Ale jeśli to nie był sen, można w ten sposób mnóstwo zyskać. Jest też logika. Może April już wie, co się dzieje. Może zechce mi pomóc. Może... Damien, proszę. To jedyny trop, jaki nam pozostał. Nie chcę tu bezczynnie siedzieć, chcę coś robić. Powstrzymać Watty Corp. Wiem. Wolałbym jednak nie siedzieć bezczynnie, patrząc, jak podłączasz się do tego czegoś. Cóż. Mnie podobał się pobyt tutaj z tobą. Jaką muzykę nam puścili? Jesteś kimś, kogo mogłabym chcieć poznać bliżej. Naprawdę? Teksty idą. Tylko, że wszystko jest dziwne. Nie wiem, gdzie jest Reza, czy w ogóle jeszcze żyje. A cały świat się wali. Gadamy o podłączeniu mnie do ustrojstwa, które może mnie wysłać do innego świata. To dość... nietypowe. Wiem. Chciałam ci tylko powiedzieć, że cię lubię. Że chcę być z tobą... bliżej, tylko... tylko jeszcze nie teraz. Nie, no w porządku. Czuję to z... Ole, poszli! A tam biedny Reza może o życie walczy, albo już nie żyje. Spokojnie. Nie zapomnę, Zoe. Jesteś wspaniała i... Zamknij się. Taka sytuacja. O, czyżby? Jest... Chciałem powiedzieć, że Zoe, jest April. Wow, się zmieniło. Się zmieniło ta kraina strażnika. Jest bardziej taka żywa, kolorowa. Chociaż trochę poznajemy tutaj tą wieżę. O rany, ale tu się zmieniło. Kiedyś strasznie się bałem tego miejsca, ale teraz wydaje mi się dość przytulne. I z charakterem. Strażnik jest tam. Chyba powinnam pójść sama. Nie będę się kłócił. Rób jak uważasz. Zaczekam tutaj. Chyba, że ten cały portal zacznie się zamykać, bo wtedy papa, kraino strażnika. Nie bój się. Niedługo wracam. No dobra, no będzie trzeba tam iść, porozmawiać, tak, z Adrianem, tak, bo to Adrian jest przecież strażnikiem równowagi. Pamiętamy go z jedynki. Ale wiecie co, odwiedzimy go w kolejnym odcinku. Ja za dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję. Ja bawiłem się bardzo dobrze, jak zwykle, że jestem przy tej grze. Jeżeli wy również bawiliście się dobrze, będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał, dacie łapeczkę w górę, jakiś komentarz pod filmem. Będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Co mogę jeszcze więcej powiedzieć? Już dłużej was dzisiaj nie zatrzymuję. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!